Tarcza 3.0 już działa. Informowaliśmy o tym naszych czytelników w momencie ogłoszenia jej postanowień. Jednak przyszedł teraz czas na weryfikację jej skuteczności. Z wizytą do zakładów, które skorzystały z pomocy, ruszył premier Mateusz Morawiecki. Sprawdzamy szczegóły jego wizyty. Tarcza 3.0 działa od poniedziałku 18 maja. O jej w naszym serwisie. Premier Mateusz Morawiecki ruszył w Polskę, by samodzielnie przekonać się o skuteczności pomocy dla przedsiębiorców. Morawiecki dotarł do zakładów Monolit w Zambrowie. Monolit to przedsiębiorstwo produkujące okna na rynek polski i europejski. Jak dowiadujemy się z relacji polskiej agencji prasowej, przedsiębiorstwo skorzystało z zapisów tarczy 3. Zero. Tarcza 3.0 działa, zapewnia premier. Dalsza część artykułu pod galerią. Premier Morawiecki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w zakładach produkujących okna poinformował o sukcesach polskiej gospodarki. Z liczb przytoczonych przez premiera, wynika, że odsetek firm planujących redukcję zatrudnienia w związku z epidemią koronawirusa spadł z 28% w marcu do 8% w maju. Tarcza 3.0 objęła już 57% z wszystkich wnioskujących o pomoc, powiedział prezes Rady Ministrów, prezentując dane. Wskazał, że nie można wybierać, czy będziemy ratować życie czy gospodarkę, bo gospodarka i społeczeństwo to jedność, podkreślił Morawiecki. Dzisiaj grzeje 2.1.2. Firma Monolit, która gościła premiera, zapowiada zwiększenie eksportu, a co za tym idzie również i zatrudnienia. Jak podkreśla Jacek Sutkowski, prezes firmy, dzięki tarczy 3.0 udało się zapewnić finansowanie przedsiębiorstwa. Prezes firmy zachęcał inne podmioty, aby skorzystały ze wsparcia. Firma Monolit zaznacza, że do tej pory 30% jej produkcji trafiało za granicę. Zarząd chce podnieść tę liczbę do 50%. Monolit spodziewa się nagłego wzrostu popytu na produkty związane z budowlanką. Po miesiącach przestojów spowodowanych brakiem rąk do pracy Monolit liczy na boom budowlany. Do nazwy firmy, Monolitu, odniósł się też Morawiecki, zaznaczył, że ważna jest współpraca rządu oraz prezydenta, aby państwo mogło funkcjonować poprawnie. Źródło: Polskie Radio 24.